Dzień dobry, Agnieszka Chlewicka-Badzy, witam ze studia przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na wiadomości. Dzisiaj w programie m.in. o remoncie zabytkowej katedry, pikniku nad Ostropką i zatrzymanych przez policję amatorach piwa. $100 000 przekaże miasto na remont katedry świętego Piotra i Pawła. To połowa tegorocznego budżetu, jaki Gliwice zarezerwowały na dofinansowanie remontu zabytków. Stan kościoła jest ponoć katastrofalny, dlatego kuria diecezjalna już od 5 lat stopniowo go remontuje. Do tej pory wydano na ten cel 2 miliony złotych. To jednak tylko kropla w morzu całkowitych kosztów, które szacowane są na 17 milionów złotych. Do tej pory udało się odrestaurować wieżę katedry oraz elewację północną i południową. W tym roku zaplanowano dalsze prace na łączną kwotę 170 tysięcy złotych. Mieszkańcy Wójtowej Wsi nie rezygnują z walki o zachowanie zielonych bulwarów nad Ostropką. Przypomnijmy, że zgodnie z Miejskim Planem Ochrony Przeciwpowodziowej w ich miejscu powstać mają suche zbiorniki zalewowe, które choć zachowają funkcję rekreacyjną, diametralnie wpłyną na wygląd tej części miasta. Od 30 maja w siedzibie Rady Osiedla Wójtowa Wieś podpisywać można specjalną petycję w tej sprawie. Na najbliższą niedzielę zaplanowano natomiast happening w formie pikniku na łąkach przy ulicy Słowackiej. Wystarczy przyjść na to Ostropkę o godzinie 10 z własnym kocem i prowiantem, żeby w ten nietypowy sposób włączyć się do akcji mającej na celu zachowanie tego unikatowego w skali miasta miejsca. Trójkę amatorów piwa zatrzymali w poniedziałek tuż przed godziną 15 gliwiccy policjanci. Dwaj gliwiczanie oraz mieszkaniec Jaworzna musieli odczuć nagłe i bardzo silne pragnienie. Chwilę wcześniej z jednego ze sklepów przy ulicy Witkiewicza wynieśli bowiem całą paletę puszek złocistego napoju. Interweniującego właściciela postraszyli przy tym ciężkim pobiciem. Dwoma 30-latkami i 25-latkiem zajmie się teraz sąd. Osiedle Obrońców Pokoju obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji spółdzielnia mieszkaniowa zaprasza mieszkańców na wyjątkowo huczne obchody jubileuszu. Nie zabraknie gier, zabaw oraz koncertów. Szczegóły sobotniego wydarzenia najlepiej przybliży jednak sam organizator. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I serdecznie zapraszam na festyn osiedlowy połączony z obchodami 25-lecia istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. Moc atrakcji zapewniona, będą występy zespołów muzycznych, będzie kabaret, będzie obóz rycerski, wiele, wiele innych atrakcji. Jest to impreza współorganizowana z Radą Osiedla Obrońców Pokoju. Dodam tylko, że patronat honorowy nad tą imprezą objęli prezydent miasta Gliwice, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Także serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju wraz z rodzinami. Dziękuję. Każdego dnia tunelem drogowej trasy średnicowej przejeżdża 30 tysięcy samochodów. Takie wyliczenia przedstawili gliwiccy urzędnicy. Nowa droga w mieście to ułatwienie dla kierowców, ale również problem dla mieszkańców niezmotoryzowanych. Wielu z nich w pośpiechu ryzykuje życiem, przechodząc przez bezkolizyjną trasę, gdyż ilość bezpiecznych przejść jest niewystarczająca. Przed kilkoma dniami doszło do pierwszego śmiertelnego potrącenia pieszego. Zginął 57-latek, dlatego policja apeluje do zarządcy drogi o zwiększenie bezpieczeństwa na niej. Pieszych prosimy o rozsądek, a kierowców o dostosowanie się do obowiązującego na DTSC ograniczenia prędkości. Tam zawsze była, odwiecznie tam była ścieżka pieszych. Dziadek chodził, babcia chodziła, ojciec chodził, to ja będę chodził. I gdy ktoś podchodzi w ten sposób, zrobi sobie skrót i widzi na przestrzał cel swojego przemarszu, no to próbuje w jakiś sposób tam przebiec. Dlatego też my jako policja zwróciliśmy się do zarządcy drogi o postawienie na środku, na pasie rozdzielającym jezdnię, takiej można powiedzieć kurtyny,
o wysokości 1,20 m, 1,50 m, aby po prostu stanowił taką fizyczną, wizualną przeszkodę dla potencjalnych chętnych do przebiegania w tym miejscu. Na pełny zapis rozmowy z policjantami z Gliwickiej Komendy zapraszamy jeszcze dziś na naszej antenie w programie Studio Prasowe. To była już ostatnia wiadomość w dzisiejszym programie. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, śledzić w internecie na stronie tvimperium.pl i na portalach społecznościowych. Przypominam, że już 10 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2016, a transmisje wszystkich meczy rozgrywanych we Francji będą dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. Zainteresowanych naszą ofertą piłkarską prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Abonenta pod numerem 32 301 4000. Dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze na piątkową prognozę pogody. Do widzenia.